Glinolutki, witam Was bardzo serdecznie na kolejnych warsztatach ceramicznych. Dzisiaj przygotujemy sobie ozdoby na choinkę. Już najwyższy czas, już listopad, zanim nam się wysuszą, zanim je przyozdobimy. To minie trochę czasu, więc przygotowania do świąt już trzeba zacząć. Glinę jak zwykle dotykamy sobie paluszkami. Dzisiaj wykorzystamy sobie foremki na ciasteczka. Musicie sobie przygotować, jakie tam kształty najbardziej chcecie. I pamiętajcie, wałkujemy na szmatce, może być deseczka pod spodem. Najpierw ugniatamy paluszkami, potem przechodzimy do wałkowania. Pamiętajcie, żeby glina nie była ani za gruba, ani też za cienka. Najlepiej pół centymetra, żeby miała grubości. Zobaczymy, ile tutaj nasza ma. Jeszcze troszeczkę. Dobrze, ja sobie wybiorę. Dlaczego to robimy na szmatce? Zobaczcie, możemy zawsze sobie to podnieść i łatwiej nam się będzie wyciągało te foremki. Widzicie? Łatwiej to odspoić, tak? Musicie zawsze też delikatnie wyciągać z foremki, żeby też sobie nie zniszczyć. Słuchajcie, i tak. To nie jest jeszcze gotowy wyrób na choinkę, tak? Zobaczcie, musicie zagładzić te brzeszki, żeby nic tutaj nie było ostrego. Możecie sobie pomoczyć ewentualnie paluszki w wodzie, wygładzić brzegi, tak jak robimy to zawsze na zajęciach. I słuchajcie, prawdziwa zabawa tak naprawdę zaczyna się teraz, bo teraz ozdabiamy. Możecie naklejać. Traktujemy to jak płaskorzeźbę. Ozdabiamy. Postarajcie się tak zrobić te foremki, by nawet bez szkliwienia były atrakcyjne, bo nie wiadomo jak w grudniu, czy będziemy mogli się spotkać i poszkliwić. Więc Wam pokażę, jak to wyszło. O czym nie możecie zapomnieć? O dziurce, jeśli mają te ozdoby trafić na choinkę, żeby można było powiesić. I o jednej ważnej rzeczy, czyli o podpisaniu się tutaj, tak z tyłu. Dobrze? No i mamy pierwszą foremkę. Z innymi możemy postąpić, zobaczcie, też tak. Odbijając fakturę koronki, na przykład w formach takich jak serduszko, czy gwiazdka, ale nawet też mógłby być taki większy renifer, też by mógł być koronkowy, myślę, że też by bardzo atrakcyjnie wyglądał. Ale zrobimy sobie może serduszko. Patrzcie, no i wtedy macie ułatwioną sytuację, bo właściwie serduszko jest już gotowe. Wystarczy je tylko podpisać. Wygładzić brzegi i zrobić dziurkę do powieszenia. Zobaczcie.
czyli dziurka. Przypominam Wam, że w każdy czwartek czekam tutaj w kuźni na Was od 18 do 18.30. Wydaję glinę i już w ten czwartek możecie przyjechać z gotowymi ozdobami świątecznymi. Dzięki, do widzenia!